Cześć, witam Was. Dzisiaj otworzę sobie 6 ostatnich moich saszetek z boksa. Jak widzicie, z tyłu jest ikona Xaviego Hernandez i Dzeko, albo Dzeko, nie wiem jak to się wymawia, Goal Machine. No i co, zobaczymy co jeszcze się kryje w tych 6 saszetkach. Jest Iniesta, Neymar, Falcao. Zobaczymy, która z tych par będzie lepsza. Dobra, zacznę sobie od Iniesty. Oczywiście ciacham. Może jeszcze się coś fajnego trafi. Zaraz zobaczymy. I pierwszy Iniesta i lecimy. Garay z Argentyny. Bazóweczka. Thomas Müller. O, coś dla doktora Radiana. Niemcy. Carrick, Anglia. Inler, Szwajcaria. Patrice Evra z Francji. I One to Watch. I kto to jest? Jelavić. Jakoś tak, z Chorwacji. No to tutaj można powiedzieć, o, muszę tak zrobić, bo było mnie widać w tych czarnych saszetkach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Dobra, to będzie pierwszy One to Watch. No to polecimy teraz Neymara. Zobaczymy, może Neymar coś ciekawego tam kryje. Oj, coś wylazło. No dobra, Noboa jakiś z Ekwadoru. Oj. Następnie Kolumbia, Martinez. To nie wiem co to za gość, nie będę czytał. O, jest Portugalczyk, Moutinho. Badu z Gany i ostatnia star player i to jest Hernandez z Meksyku. Nadal nie ma Ronaldo i chowamy go do koszulki. Star player i one to watch. No to teraz polecimy sobie Falcao. No jeszcze 4 saszetki. Może coś się trafi, a może i nie. Zobaczymy. I kogo my tu mamy? O, gościa z Belgii. Gościu z Belgii. Ale kurde, nazwiska nie przeczytam. O, Joe Hart na zwykłej bazówce. Anglia. Mam go też na golstoperze. Kolumbia. Nie wiem co to za jeden. O, El Sharawi z Włoch. Fajna karta. O, coś tam się świeci. To chyba będzie jakiś... O, Ignaszewicz z Rosji. To będzie pewnie jakiś ekspert. I Mascherano. Super. Jest Mascherano. Bardzo fajna karta. O, tych ekspertów to mi się tutaj sporo trafiło. Mascherano. Dobra, tutaj niech sobie gdzieś stoi. I co? I lecimy. Teraz, żeby nie było... A, bo dobra, po kolei już pojedziemy. Iniesta. Może tu coś będzie. Jak tam z czasem stoimy? Prawie 4 minuty. Nie jest źle. Ale zakończymy już boksika. O, proszę bardzo. Hulk z Brazylii. Albo Hulk. Nie wiem, jak to się tam wymawia. Dominguez z Ekwadoru. Bramkarz. Gonzalo Higuain z Argentyny. O, coś tam będzie chyba ciekawego. Tutaj mamy piłkarza z Nigerii. Tutaj Rosja. I star player jest Luka Modric. Jest star player Luka Modric. Kurde, wolałbym tego game changera, ale jak to mówię, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No i super, jest Luka Modric. Cieszę się. Ostatnie 2 saszetki. Neymar i Falcao. No jak na razie to tych... To tylko tutaj mi się trafił ekspert z tych świecących. A tak na razie to tak
trochę słabsze karty, no ale są jeszcze dwie saszetki. Może coś się trafi. Bolanos z Kostaryki. O, Dante z Brazylii. Iker Casillas, Hiszpania. Tutaj Korea. Nie wiem, co to za jeden i się nie pokuszę, żeby przeczytać. Rakitic z Chorwacji i Utility Player. Co to jest? Matuidi jakiś tam z Francji. No, słabiutko, słabiutko. Ale no, wiadomo, wcześniej jak już oglądaliście moje unboxingi z boxa, widzieliście, że trafiłem naprawdę świetne karty. No i została mi ostatnia saszetka. Falcao. A może podam Wam kodziki, żebyście mieli. Chcecie kody? Będą kody. Chyba już wiem, co tam będzie. Proszę bardzo. Kodzik. Coś, jakaś, o. Postiga z Portugalii. Coś tam było. Chyba widzieliście. Spróbuję coś wyczuć. Tak, wiem. Chyba wiem, co to jest. Proszę. Ostatnia saszetka. Kolejny kodzik. To będzie bramkarz. Z Japonii. Kawashima. Jakiś następny kodzik. O, Belgia. Kolejny kodzik. No i powiem Wam szczerze, że na razie Wam nie pokażę. Dobra, zrobimy tak szybko. I tutaj jest, proszę Państwa, patrzcie na to. Jest druga ikona. A mówiłem, doktorze Radianie, że ja jestem fanem Ronaldo i Ronaldo nie trafię, a trafię przeciwieństwo, czyli Messiego. Mówiłem Ci to? Mówiłem, że będę trafiał takie karty? Mówiłem, zobacz. Jest Barcelona, jest Barcelona. Wiedziałem, mówiłem, że tak będzie. Jest ikona, jest. Pozdrowienia dla Kruszyny. Jest. Messi, ale cieszę się naprawdę z niego. Czekajcie, ja sobie zobaczę tył. No, powiem Wam szczerze. A wiecie co? Kto pierwszy, ten lepszy. Miały być kody, macie koda. Kto sobie go zdobędzie? Dobra, wystarczy. Wow, ale czadersko. No i super. Udało mi się trafić w boksiku. Powiem Wam, że myślałem, że to jest double treble. Ale kurde, patrzcie. Ikona Leo Messi. Powiem Wam, cieszę się, naprawdę się cieszę. Goal Machine, dwie ikony. I takie tam różne jeszcze, zobaczcie. Jest Messi. No nie jest to Ronaldo, ale widzicie jakiego się ma pecha? Nie, żartuję, ja się bardzo cieszę, ale naprawdę wiecie, że liczyłem na Ronaldo, a mi się trafił Messi. Nie wiem, może się dogadam z doktorem Radianem, może się wymienimy, co ty na to? Messi za Ronaldo? Niezła by była wymiana, co? Dobra, i tak wiem, że się nie wymienisz, ale zobacz, co ja trafiłem. Dobra, to by było na tyle w tym unboxingu. Powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie się skończył. Bardzo fajnie, jeszcze ostatnia saszetka i taki strzał, druga ikona. Także dziękuję Wam, pozdrawiam wszystkich i zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się, box zamykamy, tutaj są puste saszetki. Box jest już cały otwarty, ale będziemy otwierać inne saszetki, także trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, cześć i pozdrawiam wszystkich fanów Barcelony. O i patrzcie, tu jeszcze mi się jeden trafił z Barcelony, no to widzicie jaki strzał? Kurde, ale to był unboxing, co? Goal maszynek, o proszę, trzech. A tutaj samotny z Realu Madryt. Dobra, nie marudzę już, trzymajcie się, cześć.